Witam serdecznie. Dziś krótki filmik, jak wykonuję, z czego wykonuję swoją myjkę do mycia ciała, w którą wkładam mydełka, które sama wykonałam. Czyli używam do tego sznurka jutowego, naturalnego sznurka jutowego, który jest pochodzenia roślinnego, czyli jest biodegradalny. Nie tak jak te gąbki plastikowe, które po prostu można zakupić w sklepach, więc na to zwracam uwagę. Również sznurek jutowy jest w różnych kolorach. Tutaj mam akurat czerwony, zielony i taki naturalny kolor, więc no proszę sobie tam wybrać wtedy, jaki kolor Państwo uważają, lub samemu sobie zafarbować, dlatego że jest juta bardzo podatna na farbowanie i bardzo łatwo się farbuje. No ja używam akurat naturalnego sznurka jutowego. Taki mi najlepiej pasuje. Tu dokupiłam też takie koraliki, które są drewniane i używam ich do zakończenia po prostu tej mojej myjki. Tak, żeby wyglądało to estetycznie i żeby można było po prostu zamknąć ten woreczek. Tu taka ciekawostka jeszcze, że taką myjkę, w której tutaj mamy mydło, możemy też wykonać do zupełnie innego celu. Ja mam tu taką kostkę, którą używam do mycia naczyń, hipoalergiczny środek, której no akurat nie zrobiłam, tą akurat kupiłam, nie chcę tu reklamować firmy. Więc taką myjkę można też użyć do mycia naczyń, czyli wtedy w taką kostkę, która jest przeznaczona do mycia naczyń, wkładamy w taką myjkę i po prostu myjemy naczynia. Więc jest też taka możliwość. Taką myjkę można wykonać na drutach. Ja tu mam drewniane druty akurat, których używam. No i można też wykonać na przykład na szydełku. Tu jest takie metalowe szydełko, więc to kwestia tego, jakie umiejętności ktoś posiada, żeby był w stanie wykonać po prostu taką myjkę sam. Ja też chciałam zwrócić uwagę, że wykonanie tej myjki wcale nie musi być jakieś tam perfekcyjne. Mogą to być prawe, lewe oczka, to co po prostu potrafimy i jak nam umiejętności pozwalają. I ja tutaj właśnie chciałam zademonstrować Państwu, że normalnie po prostu na druty naciągamy oczka. Ja akurat tutaj 25 oczek czy 20 sobie nałożyłam i wtedy po prostu robieniem na drutach metodą właśnie prawe lub lewe oczka wykonujemy taki właśnie kawałek materiału, który później po wykonaniu ja sobie po prostu zszyłam tu na końcu i tu z jednej strony i wciągnęłam na końcu właśnie tej myjki dodatkowy sznurek, zostawiając tutaj takie oczka, żeby można było po prostu estetycznie zamykać i otwierać właśnie tą moją myjkę. No i wtedy mogę sobie włożyć do środka mydełko, takie mydełko jakie chcę, jakie tam posiadam. No to są akurat mydełka, które zrobiłam sama, więc ekologiczne, wykonane z ekologicznych materiałów. I można sobie wtedy właśnie, tu takie mydełko peelingujące, można sobie wtedy włożyć w tą myjkę do środka i używać do mycia ciała. Jest to bardzo dobra metoda, która niesamowicie masuje nasze ciało, i też pozbywamy się wtedy zrogowaciałego naskórka, który po prostu jest wymasowywany w trakcie mycia. To jest też bardzo przyjemne uczucie, jeżeli wykonujemy po prostu coś sami i używamy później do własnego codziennego użytku. Także polecam bardzo serdecznie. Jest to właśnie sznurek jutowy, który można bez problemu zakupić. Jest on niedrogi, także można sobie wykonać taką czerwoną myjkę z czerwonego sznurka lub na przykład zieloną. No tak jak ja mówię, ja wykorzystuję akurat umiejętności swoje robienia na drutach, więc mam tutaj właśnie takie drewniane druty,
na których sobie taką myjkę wykonuję i po prostu wcale nie uważam, że ona musi być jakaś tam perfekcyjna, bo jest do mojego własnego użytku i jest to właśnie coś, co sprawia mi przyjemność i powoduje, że mam czas też, żeby się troszeczkę zrelaksować i zapomnieć o rzeczywistości. Także polecam bardzo serdecznie, używając właśnie takich drutów czy takiego właśnie szydełka, żeby sobie taką myjkę metodą domową wykonać i użyć po prostu w codziennym życiu do użytku. Wtedy jest to bardzo korzystne, ponieważ nie musimy ciągle wymieniać i kupować tych plastikowych gąbek, które się bardzo szybko zużywają. Taka myjka, ponieważ juta jest bardzo wytrzymałym materiałem, wystarcza nam na bardzo długo i po prostu nie gnije. To są jej właściwości, że ona nie gnije, więc można sobie ją w łazience trzymać na półce i ona wtedy ładnie się wysusza. Nie powoduje, że mamy tutaj jakieś nieprzyjemne czy zapachy, czy nieprzyjemną woń właśnie z tej myjki. Jest naprawdę bardzo, bardzo korzystna w momencie użytku przy myciu i jest czymś naturalnym, które możemy sami sobie właśnie z takiego sznurka jutowego wykonać. Także polecam bardzo serdecznie i proszę po prostu nie przejmować się, że coś wychodzi może niedokładnie, czy te oczka są jakieś niedokładne. Tu proszę sobie spokojnie robić tak, jak ktoś potrafi, dlatego że właśnie będziemy to wykonywać po prostu dla siebie. Więc życzę powodzenia i proszę spróbować wykonać sobie właśnie taką myjkę naturalnym, własnym sposobem. I kwestia tego, co założymy na końcówki tej myjki, to już jest nasz pomysł. Tak jak mówię, ja tutaj sobie kupiłam takie koraliki, które sobie po prostu nałożyłam, żeby to wyglądało ładnie i estetycznie, ale można sobie po prostu zupełnie coś innego założyć na te końcówki, tak żeby to po prostu ładnie wyglądało, albo w ogóle nic nie zakładać, tylko zostawić po prostu takie końcówki sznurka jutowego, tak żeby można było ten pokrowiec właśnie zamykać i otwierać, żeby wymienić sobie mydełko. Także życzę powodzenia i serdecznie zapraszam na mój następny filmik. Miłego dnia. Do widzenia.